I tak oto nastał kres tej historii. Wyspa Galmagrun została oczyszczona ze zła, lecz tragicznym kosztem wielu istnień ludzkich. Najdotkliwsza okazała się być śmierć jednego z najwyższych i oddanych sług Ladanora, najwyższego kapłana Graala Tazarula. Niespodziewana bratobójcza bitwa między ludem Fleo a bractwem boleśnie dotknęła wspólnotę Boga Bagien. Bractwo musiało zmierzyć się z tymczasowym kryzysem, lecz z czasem wszystko zaczynało stawać na nogi. Na najwyższego kapłana wybrano Irala Defariona, który przejął schedę po swoim zmarłym przyjacielu i pomógł bractwu ponownie powstać z kolan. Klucz otwierający wrota do źródła Grunu został przez bractwo zniszczony, by nikt nigdy nie użył go do mrocznych celów. Najważniejszy człowiek w tej historii, Roberto, po tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się na bagnach, opuścił na zawsze wyspę Galmagrun, która już zawsze będzie pamiętnym epizodem w jego życiu. Choć wypełnił swoją misję i zabił tych, którzy zadali mu cierpienie, nieświadomie popełnił ogromny grzech, który kosztował go wygnaniem z bractwa Ladanora oraz śmiercią jego ojca, który zginął z rąk ludu Fleo. Zrozpaczony i zmęczony walką chłopak udał się do królestwa Dehenor, gdzie postanowił zamieszkać na jednej z wsi, z dala od problemów i cierpienia. Jego przygoda się właśnie zakończyła.